Po wczorajszym filmie Maszy dowiedzieliśmy się dużo nowych rzeczy na temat Fagaty, m.in. dotyczących Steel, przez co w internecie spadł na nią bardzo duży hejt, aczkolwiek na wczorajszym live'ie u Sylwestra Wardęgi Fagata odpowiedziała częściowo na ten film, także dzisiaj wam wszystko pokażę. Siemanko, witam was w kolejnym odcinku newsów, ty macie ostatniego donatora, bardzo ci dziękuję, serdecznie cię pozdrawiam, jeśli ty również chcesz się znaleźć, to masz link do donatu w opisie, no a teraz zaczynamy. W poprzednim odcinku newsów mówiłem wam, że Monika Kodziołek zapowiedziała film na kanale Maszy na temat brudów na Fagatę. I faktycznie taki film z dniem wczorajszym został opublikowany, podczas premiery, jak dobrze pamiętam, było około 60 tysięcy osób, także bardzo dużo. Natomiast na chwilę obecną, czyli 24 godziny później, film ma ponad 1 400 000 wyświetleń. Patrząc na oceny, został on bardzo pozytywnie odebrany. Te 13 tysięcy dislajków mogą pochodzić raczej od takich stałych widzów Fagaty. Cały film natomiast trwa ponad 26 minut. Tutaj nas będą akurat interesować najbardziej głosówki, które są pod sam koniec, także wam to wszystko streszczę. Na filmie Maszy możemy posłuchać wiadomości głosowych, na których Fagata powiedziała, że szuka bogatego mężczyzny, aby nie musieć pracować. Bądź samemu zarabiać duże pieniądze, na przykład przez wypromowanie na Instagramie. Ja nie chcę iść na te studia i szybko muszę znaleźć sobie bogatego faceta albo w jakiś sposób sama zarabiać pieniądze. Tak dużo, no nie, żeby nie musieć pracować. I w ogóle ostatnio się spotkałam z takim piłkarzem, kurwa, Lecha. I on jest zajebiście bogaty, bo on najwięcej zarabia jakby z tego Lecha, no nie? On jest takim super AMG. W tym momencie była mowa o piłkarzu, z którym Fagata chodziła. Najważniejszą kwestią w tym wszystkim jest tak zwany plan B, czyli właśnie Steward. Ja mam teraz plan B i mój plan B jest taki, że do mnie wypisuje strasznie Steward. A kurwa, Steel to jeszcze więcej zarabia niż ten piłkarz. Dzisiaj się widzę z tym Steel, a ten Steel jest mniejszy od tego piłkarza, bo ten piłkarz jest taki, że kurwa, coś się stało, nie mogłem odwieźć, to mi kurwa zamówił taksówkę do z Poznania do Koninę, to jest 100 km i musiałam zapłacić, dołożyć 100 zł na tę taksówkę, bo mi dał za mało hajsu i teraz mi nie chce jakby oddać tej kasy. Cześć, że to chodzi, że mu ciągle pisze, że mi przelał i w ogóle. On nie chce tego oddać. No a Steel jest taki miły, że on ma wiele, odwołał jakieś tam nagrywki i do mnie jedzie 3 godziny pociągiem do Konina. No więc mam teraz taki plan, że zobaczę się z tym Steel i w ogóle. I ej, no bo serio, ja ostatnio płakałam przez to, że ja muszę iść do szkoły i w ogóle i pewnie i tak nawet jak zostanę tym architektem, to i tak nie będę jakoś super dużo zarabiać. I jeszcze bym musiała ciężko bardzo pracować i się uczyć, a taki Steel mnie kurwa wpromował i bym zarabiała na jakimś Instagramie czy czymś takim. Jest to naprawdę bardzo przykre, co ona tutaj w ogóle mówi, ponieważ jak dobrze pamiętamy, stary film Stewarta, w którym pokazał on właśnie Fagatę, ponieważ sam powiedział, że bardzo się obawia nowo poznałych osób, które będą chciały się tylko na nim wybić, zarobić pieniądze, dostać promocję social mediów, bądź po prostu zdobyć na tym sławę. Słuchajcie, ja się martwię z każdą osobą, którą poznaję, że ta osoba chce się ze mną zadawać i wykorzystać to, że ich oznaczam na Instagramie, żeby się wybić, żeby zarobić pieniądze albo zdobyć sławę. Teraz przechodzimy do odpowiedzi Fagaty na ten temat, ponieważ na wczorajszym live'ie Sylwestra Wardęgi, podczas wtedy, kiedy oglądał ten film Maszy, postanowił zadzwonić do Fagaty i posłuchajcie, co wtedy powiedziała. Jak na razie, to są jej jedyne wyjaśnienia. Oglądałaś materiał Maszy? Tak. No i wynika z niego, że to był w ogóle plan, że wykorzystałaś Steel, żeby się wybić, bo chciałaś easy money. Większość tych rzeczy była mówiona w żarcie. Ojej, nie kupuję tego, Fagata. Nie. Trzymała te wiadomości przez całą naszą znajomość. Te wiadomości były gdzieś tam na początku naszej znajomości. Po co? Ja nawet nie pamiętam nagrywania czegoś takiego. Nie pamiętam, co ona na to odpowiadała, no ale najwidoczniej jej to pasowało. 5 zł. Zresztą ja też wiem o różnych jej pomysłach, które były później, ale nie będę tego wygadywać. Ja się ogólnie do tego filmu odniosę. Pewnie nagram albo jakieś odpowiedź, albo live'a, bo tutaj dużo nie ma co odpowiadać, bo ja wiem, jak było po prostu. To bardziej chodzi o tego Steel i o te głosówki, że wiesz, tutaj się podniecasz, że o, jakiś piłkarz ma pieniądze, to fajnie by było... Nie, to tutaj chodziło o to, to było akurat serio dla Beki, bo to była taka sytuacja, że spotykałam się z chłopakiem i on się chciał po tygodniu oświadczać i to było takie, wiesz, dla Beki. 5 złotych. Ja mam dziwne poczucie humoru specyficzne, no ale nie będę tego nikomu tłumaczyć, ja po prostu to wytłumaczę wszystko dokładnie na odpowiedzi, którą gdzieś tam dam. No dobra, ja nie kupuję tego tłumaczenia, że to są żarciki, no bo jednak kurwa się skminiłaś z tym Steel i on cię wybił i jednak masz teraz... Czyli jakby cały ten plan, który teraz uważasz, że był żartem, został zrealizowany. Ja nawet nie pamiętam wysyłania tych wiadomości głosowych i nawet jeśli ja coś takiego nagrywałam poznając go, to potem
naprawdę go kochałam i myślę, że nawet on do mnie dzwonił po tym filmie i mówił, że on nieważne co to mnie wspiera, bo nawet jak odszedł z internetu, to ja przy nim jestem. Dla Becky, że to było tylko w żartach, te głosówki w ogóle nie brzmiały, jakby miały być w żartach, no i po prostu w te wyjaśnienia nie wierzę. Napiszcie w komentarzu, co wy na ten temat sądzicie i widzimy się już w kolejnych odcinkach. Do następnego. Cześć!